100 lat temu babcia Łucja wyszła za mąż za Jana Majkowskiego. Łucja pochodziła z rodziny Gosz z Załakowa. Jej ojciec, Jan Gosz, był uczestnikiem takiej pielgrzymki Kaszubów do Giedrzwałdu. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. To jest różaniec wielopokoleniowy, bo my te karty mamy po swoich babciach, ciotkach. Moja babcia pochodziła ze Skrzeszewa, do różańca też należała. Potem jak mama wyszła za mąż, bo to jest różaniec matek, też należała do różańca, wtedy one chodziły już dwie. Babcia jako już starsza, a mama już jako mężatka. Byłam na spacerze z moją mamą i mówi, że się znalazło po prostu miejsce w kółku różańcowym. I tak powiedziała, czy może być wstąpiła, tak pomyślałam sobie, może tak, może to jest jakaś forma zaproszenia. I tak to się zaczęła moja tutaj przygoda z różańcem, tak, w tym kole. Potem mama wyprowadziła się do Bukowiny, ale dalej utrzymywała tutaj tą kartę i uczęszczała na ten różaniec, chodziła razem ze swoją mamą, a potem tą kartę otrzymałam ja. Ja weszłam do tego różańca 35 lat temu, a zalatorką stałam się, jak zmarła teściowa, bo teściowa była tam prowadzącą. Przed teściową była jej teściowa właśnie założycielka, to była Łucja, później była Helena, no i teraz ja po śmierci teściowej dostałam ten różaniec. Teściowa, jak była chora, zapytała się, czy ja dalej będę ten różaniec, czy przyjmę jej kartę. Zdrowaś Maria Łaskiś, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Łucja dostała ten obraz od swojego ojca, Jana Gosza, który przed wojną szedł pielgrzymką do Giedrzwałdu. Tam były objawienia, więc jak dotarła pewnie ta wieść tutaj na Kaszuby, że coś takiego tam się dzieje, więc Kaszubi zebrali się i poszli taką pieszą pielgrzymką do Giedrzwałdu. Jednym z tych uczestników był dziadek Jan Gosz i on wracając stamtąd przyniósł swoim córkom różańce. Jedna z tych córek wstąpiła do zakonu, została zakonnicą, a druga z córek przyniosła ten różaniec tutaj i od tego czasu, tak mniej więcej my sądzimy, że datuje się to właśnie, kiedy rozpoczął się różaniec w Skrzeszewie. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki. Babcia Łucja była bardzo głębokiej wiary, jak w tamtych czasach, gdzie matka siedmiorga dzieci obchodziła pierwsze piątki miesiąca, obchodziła środy, obchodziła soboty i potrafiła nakarmić dzieci i iść 7 kilometrów pieszo, bo to akurat był pierwszy piątek miesiąca i musiała dojść do Sierakowic, żeby uczestniczyć w nabożeństwie, żeby przyjąć komunię i wracając z powrotem spieszyła się, bo czekało gospodarstwo, bo to było duże gospodarstwo. Jak na tamte czasy 50 hektarów, no to było duże gospodarstwo. A ona po prostu potrafiła połączyć tą pracę w domu, na roli, pracę z dziećmi, z modlitwą.
ten różaniec, jeśli powstał 100 lat temu, no to przeszedł różne koleje, bo i była II wojna światowa, bo i przyszedł stalinizm, bo i później przyszły obecne czasy, też różne. Przed wojną to były Niemcy za rzeką i też przychodziły kobiety stamtąd tutaj. To jest Bukowina, rzeka graniczna, rzeka dzieląca Polskę od Niemiec. Po tej stronie byliśmy my, po tamtej stronie byli Niemcy. W czasie II wojny światowej była taka sytuacja, że przyszli Niemcy i ustawili ich tutaj. Kogoś tam szukali, były jakieś takie zamieszania. To dla babci zawsze był najważniejszy różaniec. Mówi, chcemy mówić różaniec. No i Niemcy byli zaskoczeni, bo oni zaklęknęli i zaczęli mówić różaniec. No więc już nie było żadnego przesłuchania, żadnego szukania, tylko odpuścili i poszli dalej. Niemcy podejrzewali, że tutaj jakaś grupa się zbiera, że tutaj jakiś spisek, jakieś nie wiadomo co się tutaj będzie działo, bo dlaczego tutaj w pierwszą niedzielę zawsze przychodzi tyle kobiet. No wiadomo, kobiety nie zawsze szły pieszo, bo nieraz któryś przywiózł bryczką albo wozem mąż. Coś się działo przez to podwórko, akurat takie stawało się w tą pierwszą niedzielę miesiąca aktywne, więc wysłali na przeszpiegi za rzeki syna. To był Luther Klatt. On po latach, po 70 latach, jak przyjechał tutaj i był gościem w naszym domu, przyznał się do tego i opowiadał nam właśnie taką historię, że został wysłany na przeszpiegi, żeby sprawdzić, co też u tych Polaków się tam dzieje. I on gdzieś tam na Gzymsie przy oknie wisiał i podsłuchiwał, co się dzieje. No i oczywiście bolały go palce, bo jak długo można wisieć, trzymać się zaczepionym o parapet. I stwierdził, że Polacy to głupcy, no bo jak można przez godzinę mówić tylko Santa Maria i Santa Maria. I wrócił i przekazał Niemcom, że to nic się tutaj nie dzieje, bo to są głupcy. Przed wojną to byli wielcy przyjaciele. To byli przyjaciele naprawdę, nie, tutaj jak opowiadałem, że nie dało się odczuć, że jest granica. To, że oni mówili innym językiem, to nic nie przeszkadzało. Wspierali się, pomagali, bo przecież u nich ta technika była bardziej taka rozwinięta, technika rolnicza. Oni mieli i nasiona lepsze, i maszyny już były lepsze, więc Kaszubi na tym korzystali. I za to Kaszubi im się odwdzięczali pomocą, czy w pracach polowych, czy przy jakichś tam innych takiej. Także żyli jako sąsiedzi w zgodzie. I tylko wojna i to, co po prostu Hitler zrobił z ludźmi, to, co im tam w tych głowach namieszał, spowodowało, że oni się zaczęli siebie bać. Nagle przyjaciel, który przez tyle lat był przyjacielem, stawał się wrogiem. I może jak dla starszych pokoleń, to znaczy dla tych rodziców czy dziadków, to wydawało się, że bo to już nagle stał się wróg, bo coś nas podzieliło, bo mamy inne myślenie, każdy inaczej myśli, każdy ma tą swoją inną ojczyznę i teraz zaczyna o tą swoją ojczyznę walczyć. Ale dla dzieci no to było straszne, no bo jak tutaj kolega, z którym się nie tak dawno przez rzekę spotykali, bawili się, nagle staje się jego wrogiem. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. Dzieliły nas granice, ale łączył nas różaniec. Później dzieliły nas województwa, ale łączył nas różaniec. Dzieliły nas parafie i dzielą do tej pory, ale łączy nas różaniec. Przetrwaliśmy naprawdę wiele podziałów i tu chyba nie ma, czy jesteśmy z parafii Kamienica Królewska, czy z parafii Łebunia. My po prostu spotykamy się w pierwszą niedzielę miesiąca od ponad 100 lat. Jak był może nic, szła pani Kulosiewiczowa i szła pani... My czujemy taką potrzebę rozmowy ze sobą i tej modlitwy, bo w takiej róży, gdzie nas powinno tutaj być zawsze powinno być 20, to nie zdarzyło się, żeby była jakaś przerwa, żeby nie przyszły kobiety. Nawet jak był teraz ten koronawirus, to one były zaskoczone, jak to różańca by nie było. Przychodzimy tu w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, modlimy się, wymieniamy sobie karty, bo jest różaniec żywy. Dostaje się tajemnicę różańca i tą tajemnicę różańca odmawia się przez cały miesiąc. Następnie, przy następnym spotkaniu następuje wymiana kart. Przenieśliśmy się na większą salę, żeby po prostu zachować jakieś tam, miały to poczucie takiego wzajemnego, że nie są zagrożone, że się nie zarażą, ale przyszły i powiedział, że nie pokonał Hitler, nie pokonał Stalin, a koronawirus ma nas pokonać, nie pokona.
Ja muszę powiedzieć, że Skrzeszewo to jest taka wioska, że wszyscy ludzie dookoła są tacy życzliwi. Spotkanie tutaj z paniami, tak? Poznanie, że tak powiem, ludzi tutaj, stąd, umacnia na pewno wiarę, tak? Umacnia wiarę różańcową i to jest chyba tutaj takie najpiękniejsze. Gdybym poszła i prosiła jakąś pomoc, to na pewno w każdym domu bym tą pomoc otrzymała. Tu na wsi to jest takie spotkanie. To jest takie naprawdę przyjemne spotkanie ludzi, którzy tak samo myślą, potrzebują tej modlitwy i nas tutaj naprawdę nic nie dzieli. Czym dla Pani jest wiara i czym dla Pani jest skrzyżanie? Wiara to poczucie bezpieczeństwa. Przede wszystkim. To jest takie wielkie poczucie bezpieczeństwa, że człowiek potrafi sobie tyle rzeczy w trudnych chwilach wytłumaczyć. I dziękuję właśnie moim rodzicom za to, że dali mi tą wiarę. To jest chyba największy skarb, który można przekazać swoim dzieciom. Żeby dać tą wiarę, bo kiedy są ciężkie sytuacje, kiedy odchodzi ktoś z bliskich, to dzięki temu, że jesteśmy wierzący, potrafimy naprawdę przetrwać wiele ciężkich chwil. I dla mnie właśnie to, że dostałam od tych rodziców tą wiarę, że została mi to przekazana, a teraz jeszcze tak jakby zaszczyt, że mogę prowadzić taki różaniec. Jak można nie szukać Pana Boga? Jak na przykład każdy by chciał iść do nieba, tak? Ale jak ja nie kocham Pana Boga, to jakbym ja miała iść do nieba? Po co bym tam poszła? Żeby się spotkać z kim? No takie jest moje właściwie zdanie. Jak ja nie kocham Pana Boga, no to po co ja się będę do nieba wybierała? No to trzeba, nie? Pytanie, gdzie w takim razie? No to gdzie? No. Czy dla Pani skrzyżaniec? No najpiękniejszą formą modlitwy, jaka może być. Dlaczego? Dlatego, że po prostu pomaga przezwyciężyć wszelkie trudności życia, dnia codziennego i sytuacji, z którymi człowiek się zmierza w życiu. To nie są popularne słowa w dzisiejszych czasach. Może nie każdy ma odwagę, żeby je po prostu wypowiedzieć. A wyobraża sobie Pani życie bez różańca? Nie, nie wyobrażam sobie życia bez różańca i nie wyobrażam sobie życia bez wiary. Dlaczego? Bo jest puste. Wiara nadaje sens życiu i dzięki wierze człowiek po prostu widzi priorytety swojego życia. Jest Bóg, był Syn, Duch Święty. Jak to mówimy, nawet dzisiaj tak ładnie ksiądz powiedział, że Duch Święty pochodzi i od Ojca, i od Syna. Czyli jak my się żegnamy, to u góry jest Pan Bóg, Syn, czyli przyszedł tutaj na ziemię tako jak my, a Duch Święty pochodzi i od Ojca, i od Syna. Dla mnie najważniejszy jest człowiek i żeby nie skrzywdzić drugiego człowieka, a nasza wiara daje nam naprawdę dużo. W tych 10 przekazaniach jest tak dużo zawarte, że trzeba żyć według tych 10 przykazań i po prostu zrozumieć innych, i latać się z innymi. Dla mnie nie ma takiej sytuacji, że jeśli przyjdzie tu ktoś i powie, że nie jest wierzącym, ja to uszanuję. Tylko wydaje mi się, że jest taki okaleczony człowiek, bo ta wiara, którą ja otrzymałam od moich rodziców, to dało mi tak dużo, że to jest, właśnie mówiłam o tym, to jest poczucie bezpieczeństwa. To jest tak wielkie poczucie bezpieczeństwa, że nie daj Boże, gdyby się nagle w tej chwili nawet cokolwiek zdarzyło, to ja będę wiedziała, że to wszystko było tam przez Pana Boga zapisane i tak miało być. I ja to przyjmę. Thank you.
Jestem zalatorką. Bardzo mądre słowo, dawno nie wiedziałam, co to znaczy, no ale no jak mnie tak ładnie nazwali, to niech i tak będzie. To jest moja mama, Klara Garska. Kiedyś one bardziej tak po kaszubsku mówiły, to myśmy, to one nie odpowiadały, budź się za nami, tylko molce za nami. I ja się mamy pytałam, co to jest to molce za nami? No mama mówiła, to jest módź się za nami. Mam nadzieję, że moja synowa to przejmie po mnie, a już wnuki rosną, więc mam nadzieję, że i któryś z wnuczek, no nie oddamy go tak łatwo, tego różańca.